Dzień dobry, Gary. Kolejny zapracowany dzień? Chyba ta gałąź się tam zablokowała. Coś klejącego trzyma ją na dnie tego kubła na śmieci. To naprawdę frustrujące. Gary, tylko uważaj, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Twoje mechaniczne ramiona są delikatne. O, to nie brzmi dobrze. Chyba uszkodziłeś jedno ze swoich ramion. Lepiej zawiadommy Toma Holownika. Dzień dobry, Tom. Witaj, mały Tomie. Gary uszkodził swoje mechaniczne ramię. Moglibyście mu pomóc? Doskonale, stoi przy kręgielni. Jedźmy do niego. Hej, Gary, przyjechał Tom. Zaraz zabierze cię do garażu, a Tom naprawi. I już jesteśmy. Mamy tutaj spore wgniecenie na jednym z ramion Garego. Jak to naprawimy, to? Myślisz, że właśnie tym? Gdzie się podziewałeś, mały Tomie? Chyba coś kombinujesz, co? Niestety to nie działa, Tom. Te metalowe ramię jest zbyt grube, żeby je wyprostować młotkiem. Masz jakiś inny pomysł? Wow, Gary, masz teraz nowiutkie mechaniczne ramię. Wypróbuj je. Idealnie, zupełnie jak nowe. Dziękujemy, że naprawiłeś Garego, Tom. I pomyśleć, że całe to zamieszanie przez jedną głupią gałąź. Ale niestety Gary musi mieć wszystko idealnie wysprzątane. A, Gary, poczekaj jeszcze. Mały Tom ma dla ciebie jakiś prezent. Małemu Tomowi udało się wyciągnąć tą gałąź z tamtego kubła. Więc teraz nie musisz się o to martwić. To takie miłe z twojej strony, mały Tomie. Pa, moi przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku!
Hej, Suzy. Oho. Nie jest bezpiecznie używać swojego telefonu podczas jazdy. Owszem, wyglądasz pięknie, ale nie powie... O, nie! Jesteście cali? Shimade! Mimo! Całe szczęście, Piklo. Suzy, teraz nadajesz się tylko do naprawy. Dobry pomysł, Piklo. Tom może naprawić Suzy w swoim garażu. Zadzwonisz do Toma? Hej, Tom! Mały Tomie, potrzebujemy waszej pomocy. Suzy miała mały wypadek. Czy mógłbyś ją sprowadzić do garażu i naprawić? Całe szczęście. Okej, ruszajmy! Już dobrze, Suzy. Tom zaraz zabierze cię do garażu i tam naprawi. Dziękujemy za pomoc, Piklo. Co o tym sądzisz, Tom? Dasz radę to naprawić? Doskonale! A od czego zaczniesz, Tom? A, nowy zderzak! Wygląda pięknie! Mały Tomie, jesteś najlepszym pomocnikiem. Od razu lepiej, prawda, Suzy? Pozostały tylko światła, prawda, Tom? Dzięki, mały Tomie. Pasują idealnie. Genialna robota, Tom. Suzy, wyglądasz jakbyś była gotowa. Coś jeszcze, mały Tomie? O, jaki miły prezent z twojej strony, mały Tomie. Suzy, to jest nowy telefon dla ciebie. Nim będziesz mogła robić zdjęcia, tylko nie podczas jazdy, okej? Uśmiech! Fantastyczne zdjęcie! Świetna robota, przyjaciele! Do zobaczenia później! Do zobaczenia w następnym odcinku! Tom, holownik!
Hej, Ben, ale dzisiaj mamy deszczowy dzień. A ty wyglądasz na zajętego. Co będziesz robił? Przenosił te stogi sianka? Czy nie lepiej byłoby poczekać, aż przestanie padać? Ostrożnie, Ben. Mamy tu sporo błota. O nie! Wygląda na to, że się zablokowałeś. Tylko nie przesadzaj z silnikiem. Możesz go przegrzać. O, teraz to na pewno będziesz potrzebował pomocy. Hej, Tom! Cześć, mały Tomie. Traktor Ben pracował w polu, kiedy wpadł do błota i tak mocno kręcił silnikiem, że go przegrzał. Czy możecie pomóc? Doskonale. Zatem jedźmy. Hej, Ben. Tom już tu jest, żeby ci pomóc. A więc, Tom, czy zdołasz wyciągnąć Bena z tego błota? Tom nie ma wystarczająco mocy, żeby wyciągnąć go. Co to takiego, mały Tomie? Chciałbyś pomóc? Może jak popchasz Toma, razem będziecie w stanie wyciągnąć go z tego błota. Doskonale, moi przyjaciele, udało się! Wracajmy teraz do garażu Toma i zajmijmy się naprawą Bena. Jak myślisz, Tom? W czym tkwi problem? Oczywiście, to silnik. Co możemy z tym zrobić? Nowy silnik? Wow! Wygląda doskonale, Tom. Ben, będziesz bardzo zadowolony. I co teraz, Tom? Masz nowe opony dla Bena? Wow, masz tu sporo różnych opon. O, cześć, mały Tomie. Przyjechałeś nam pomóc? Jak myślisz, które opony będą pasować dla Bena? Czy już wybrałeś to? Doskonale, mały Tom. Szybko się uczysz. Te opony mają gruby bieżnik. To pomoże Benowi jechać po trudnym terenie. Dobry wybór, mały Tomie.
Wow, jesteś już gotowy! Czy chcesz już wracać na farmę? I przestało padać! Dziękujemy wam za pomoc, Tomie i Mały Tomie! Doskonała robota! Widzimy się w następnym odcinku! Tom Holownik. Cześć, Matt! Co robisz dzisiaj ze swoim synkiem? Uczysz Matta, jak ma ścigać piratów drogowych? Chyba coś nie tak z twoją syreną. Mało brakowało, mały Macie. Matt, czy wszystko w porządku? A ty jak się czujesz, mały Macie? Sądzę, że powinniście zawiadomić Toma Holownika, a on rzuci na was okiem. Cześć, Tom. Cześć, mały Tomie. Sprawdzacie ciśnienie powietrza w oponach? Tom, Matt uczył swojego synka, jak ścigać przestępców, ale nagle wybuchła mu opona i przestały działać światła. Czy możesz mu pomóc? Tom przyjechał, żeby ci pomóc, Matt. Zaraz cię naprawi. Od czego zaczniemy, Tom? Oczywiście, musimy naprawić jego oponę. Nowa opona? Matt, masz teraz zupełnie świeżą oponę. Tom, tylko nie zapomnij o syrenie Matta. Przestała działać. Tak jest, musimy zainstalować nową. Zobaczmy, czy nowa syrena działa. Doskonale. Matt, czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić? Sprężone powietrze do pompowania opony? Dobry pomysł! Dzięki niemu zawsze, kiedy ujdzie ci powietrze, będziesz mógł je dopompować. Tylko uważaj, gdzie jeździsz, Matt. Tom, pamiętaj, żeby zabezpieczyć syrenę. Musimy się upewnić, że jest bezpiecznie zainstalowana. Zapal ją jeszcze raz, Matt. Idealnie!
Wielkie dzięki, Tom. Aha. Dalej, mały Macie, gazu! Doskonale! Bawcie się dobrze, moi przyjaciele!